Rozmowa Polskiego Radia 24. Jak rozmowa, to do tej rozmowy przynajmniej dwie strony są potrzebne. Witam Państwa z tej strony, po drugiej stronie senator Wojciech Konieczny, Polska Partia Socjalistyczna. Dobry wieczór Panie Senatorze, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, witam pana redaktora, witam państwa. Próbowałem z uśmiechem zaczynać, ale tak, no nie w śmiech mi troszeczkę, ani nie ku radości w żaden sposób, tym bardziej, że Rada Polityki Pieniężnej przed momentem podniosła stopy procentowe. Pan się cieszy, czy nie za bardzo? To jest trudne pytanie, panie redaktorze. Rada Polityki Pieniężnej od paru lat zachowuje się dziwnie, to znaczy głównie jej przewodniczący, prezes Narodowego Banku Polskiego i dużo postanowień wydaje z opóźnieniem, między innymi to, czy ja się z tego cieszę. No jeżeli to powstrzyma inflację, jeżeli to jest działanie, które będzie skuteczne, to pewnie tak, to będzie jakiś efekt tego, tylko czy nie jest to za późno, a czy nie utrudni to życie no, tym, którzy liczą na kredyty i inwestują przez kredyty. No zobaczymy, jest to teraz trochę rząd tak od ściany do ściany. Z jednej strony chce hamować inflację, z drugiej strony chce podtrzymać wzrost gospodarczy. No, pora jest taka sobie, działania są spóźnione i podejmowane jakby pod wpływem tego, co się dzieje, a nie z jakimś planem. Nie z planem, który powinien kształtować tą naszą politykę pieniężną i chronić złotego. No, ale dziś inflacja wysoka jest właściwie wszędzie, na całym świecie, panie senatorze. No tak, no ale w Polsce jest przeważnie dwukrotnie większa niż u naszych sąsiadów. No u nich to jest rzeczywiście też duży problem, no ale jeżeli u nas mówi się o tym, że będzie jeszcze rosnąć, no to ile osiągnie? 8, 9, 10%? No to już nie jest taka inflacja, jak występuje gdzie indziej. I oczywiście są wspólne elementy dla wszystkich krajów, no ale są też takie, które w Polsce występują ze szczególnym natężeniem, to znaczy na przykład słaby złoty, który powoduje, że ceny tego, o czym wszyscy mówią, czyli ceny gazu, ropy i tak dalej, przeliczane według no, tych twardych walut w Polsce jeszcze są droższe. Co prawda one potaniały teraz i prawdopodobnie potanieją. No i trochę rząd nie będzie miał tej wymówki, że benzyna droga i tak dalej i stąd inflacja. Zobaczymy, jak to się potoczy. W stacjach benzynowych już widać obniżki, co prawda o grosz, dwa grosze, no ale to jednak w oczy się rzuca, tak? Tak, tak, no oczywiście. No i to jest dobre, no bo wiadomo, że transport rzutuje na wszystko. No, no niech te ceny spadną. No może tutaj pan prezes Obajtek wzorem Orbana ustali jakąś cenę maksymalną na stacjach. Zobaczymy, czy będą jakieś dodatkowe ruchy, czy tylko te pakiety osłonowe, o których słyszymy. Czyli inflacja może rosnąć, ale będziemy osłaniać najbiedniejszych. No, taką trochę jakby taktykę przyjął rząd i najwyraźniej sam nie wierzy w to, że ta inflacja szybko spadnie, no bo wtedy takie pakiety by nie były potrzebne. Nowy kanclerz Niemiec do Warszawy przyjeżdża w najbliższą niedzielę. Jesteśmy, no, liczmy tak, Paryż, Bruksela, Warszawa. Trzecim państwem, które odwiedza, trzecim miastem, które odwiedza. O czym to świadczy? Jak to interpretować? No, Bruksela to jest jakby, tak bym tak nie liczył. To jest po prostu stolica Unii Europejskiej i to jest jakby wizyta trochę u siebie. To znaczy, no, no w pewnym sensie no nie jedzie przecież do Belgii jako takiej, prawda, jako do kraju, tylko jedzie okazać po prostu, że Unia Europejska jest ważna dla Niemiec i dlatego no, Paryż jako pierwsza stolica, no jest to trochę też takie historyczne. Niemcy i Francuzi pokazują tą swoją przyjaźń, to że nie są wrogami, to, że wspólnie kształtują politykę i najwyraźniej to jest to. Natomiast ta wizyta w Polsce, oczywiście wolałbym, żeby tutaj kanclerz najpierw przyjechał do Polski, ale jesteśmy jednak na czele tych krajów i odwiedzanych. Także no, jest to, myślę, dobry znak. Zobaczymy, czy będzie miał też czas nowy kanclerz na spotkanie z politykami lewicy. No, liczymy na to, ale sprawdzimy, jak to będzie. Mm-hmm. Tym bardziej, że pan senator rzeczywiście w Senacie reprezentuje lewicę, czy też nową lewicę. Nie, no ja... Panie redaktorze, chociaż jest pan z PPS-u i reprezentuje pan przede wszystkim siebie. Dobrze, wiem, pewnie to chciał pan powiedzieć. Tak? No, jestem członkiem koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy, ale oczywiście w Senacie nieco to inaczej wygląda. Wiadomo, że
Tutaj jest dwójka tylko senatorów z lewicy i nieco inaczej ta polityka wygląda niż w Sejmie, ta nasza lewicowa agenda, nazwijmy to tak. Czy pan jest zwolennikiem i orędownikiem federalizacji Europy? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby Unia Europejska po pierwsze przetrwała, po drugie, żeby spełniała swoją rolę i nie jest mi obca taki pogląd, nie jest mi obcy, że kraje mogą po prostu bardziej się jednoczyć, żeby ta ich integracja postępowała dalej. Nie widzę w tym takich zagrożeń, jakie widzi PiS. Federalizacja zależy, co przez to rozumiemy. Bo to jest też takie rzucanie takiego określenia, które już sugerowałoby, że powstają, nie wiem, Stany Zjednoczone tylko ze Stanami i poszczególnymi, ale kraj jeden. No do tego nie będzie łatwej drogi, ani ta droga nie jest prawdopodobnie możliwa, żeby ta integracja kiedykolwiek tak postąpiła. Natomiast jestem za tym, żeby minimum ta integracja unijna wyglądała tak jak teraz. I nie chciałbym, żeby tutaj następowało jakieś osłabienie tej integracji i te tak zwane państwa, znaczy nie tak zwane, ta idea państw narodowych, które jedynie tak troszkę są zrzeszone i właściwie tak, no, robią tylko jakieś niektóre interesy, ale nie mają wspólnej polityki, nie mają wspólnych stanowisk. W dzisiejszym świecie to nie jest dobra koncepcja. No i poza tym to jest koncepcja takiego bezwładu Unii Europejskiej, jeżeli nie będziemy się zgadzali na żadne wspólne inicjatywy, wspólne decyzje. Także jestem za tym, żeby ta integracja Unii postępowała. Dokąd, jak szybko, to trudno powiedzieć. Trzeba być ostrożnym. Widać, że te idee mają dużo wrogów. Ci wrogowie się jednoczą, próbują narzucić swoją narrację. A Unia Europejska zrobiła bardzo dużo dobrego również dla Polski, także chciałbym, żeby tak dalej było. A jest pan zwolennikiem i orędownikiem wprowadzenia euro i to jak najszybciej? No nie, panie redaktorze. Oczywiście to ma swoje plusy i minusy. Według mnie to, że nie mamy euro, to dla nas była korzystna sytuacja w tych przeszłych latach, kiedy kryzys gospodarczy dotknąłby nas bardziej. To, że mogliśmy zdewaluować złotego, to tak naprawdę naszą gospodarkę uchroniło przed większym kryzysem niż występowałby gdzie indziej. Natomiast oczywiście, no jeżeli chodzi o oszczędności Polaków, jeżeli chodzi o pieniądze, którymi obracamy, ceny i tak dalej, no to gdybyśmy byli w strefie euro, to one by były pewniejsze. Tutaj te inne gospodarki czuwają nad tym pieniądzem i bylibyśmy trochę bezpieczniejsi od tej strony. Ale uważam, że wejście do strefy euro może nastąpić wtedy, kiedy polska gospodarka będzie na to gotowa i będzie wiadomo, że no, nie ma takich niebezpieczeństw, jakie czaiły się w ostatnich latach. Zaglądam za naszą zachodnią granicę. Tam ponad 60 tysięcy zakażeń koronawirusem, ponad 500 przypadków śmiertelnych, ale i tak mniej aniżeli śmiertelnych przypadków w Polsce. I teraz pytanie. Niemcy wyszczepione lepiej. Co się dzieje w ogóle? No ale panie redaktorze, to jest 3 razy mniej zgonów w przeliczeniu na ilość zakażeń. Skoro jest taka sama liczba, no a przynajmniej 2-krotnie mniej, no powiedzmy, bo to różnie się kształtuje. Owszem, są wyszczepieni lepiej i przez to są lepiej chronieni. No ale to jest to, że ten wirus jest nowy. To znaczy te odmiany są jednak inne niż były wcześniej, bardziej niebezpieczne, bardziej groźne. Łatwiej się rozprzestrzeniające. No Niemcy są bardzo zagęszczonym krajem. Bardzo duża liczba mieszkańców na kilometr kwadratowy. I zawsze choroby zakaźne łatwiej się roznoszą w takich krajach. Na pewno gdyby tam ten proces szczepień wyglądał tak jak u nas, no to tych zgonów w Niemczech by było 2 albo 3 razy tyle, ile mają. Także można powiedzieć, że no, może sukces to jest złe słowo, Ale ta ochrona jest lepsza, ta niemiecka ochrona. No ale tam też są restrykcje, które są przestrzegane, a nie tak jak w Polsce, gdzie restrykcje zaproponowane obecnie no są znowu takie, że trudno je nawet zapamiętać tak naprawdę, ponieważ one dość są niepoważne. Więc to liczenie tych ludzi zaszczepionych... A jakie restrykcje pan by wprowadził, panie senatorze? Znaczy, panie redaktorze, teraz to jest bardzo późno. Oczywiście, żebym wprowadził,
Aczkolwiek uważam, że okres walki z pandemią taki najbardziej skuteczny z tą falą, która jest dzisiaj, to był w lipcu, sierpniu, wrześniu. Wtedy rząd powinien realnie walczyć z tym, co się wydarzyło w październiku, listopadzie, grudniu. Powinien to przewidzieć, co nie było trudne, i powinien na to zareagować, zapobiec temu. No, to słowo mi uciekło. Powinien zapobiec temu, co się dzisiaj dzieje. Natomiast czy teraz można reagować? No, widzimy, że rząd bierze epidemię na przeczekanie. Jakie powiedzmy obostrzenie uważam za w miarę trafione? No, w miarę trafione jest to z tym, żeby te kluby taneczne i tak dalej no, musiały zaprzestać funkcjonowania. Niewątpliwie to jest jakiś dobry element i z tego, co rozumiem, tam nie ma tego podziału, że zaszczepieni, nie zaszczepieni, tylko po prostu jest zakaz funkcjonowania takich miejsc. Oczywiście z przerwą na Sylwestra, wtedy wirus nie będzie działał, nie będzie zarażał. Tak trochę sarkastycznie mówię, no ale no tak to wygląda. Ale to jest powiedzmy jakieś ograniczenie. No to, że będzie ta zdalna nauka, no moim zdaniem ona powinna być już od tego poniedziałku, który był, a już jak rząd się zdecydował, no to już od tego poniedziałku, który będzie, a nie znowu jeszcze tydzień niepotrzebnie już właściwie te dzieci no będą jednak chodzić do szkół, zarażać się i tak dalej. No tutaj trochę odwagi ten tydzień wcześniej mógłby być. Natomiast te pozostałe obostrzenia, które wskazują na to, że ileś tam 30%. No panie redaktorze, czy pan redaktor widział jakiś kościół na przykład, w którym przestrzega się tego, kto jest zaszczepiony? Widziałem księży, czy widziałem osoby, które stoją i liczą. Widziałem to na własne oczy. No ja nie widziałem, ale to sprawdzali te paszporty, mieli skaner kodów. Nie, no paszportów covidowych nikt nie sprawdza, ale w restauracji nikt nie sprawdza. Wczoraj byłem w restauracji i było tylko, czy pan jest zaszczepiony. Owszem, tak. A to dziękuję. To właśnie, no to do tego zmierzam, panie redaktorze. No to przekładając to na inne, no to jakby mnie policjant zatrzymał i zapytał, jechał pan prędkością dozwoloną, czy nie dozwoloną? Z dozwoloną, a to proszę jechać dalej. No, ale z drugiej strony odrobina zaufania też nie jest zła, panie senatorze. Ja zakładam, że jednak nie każdy kombinuje. To tak jakbyśmy postawili dzisiaj tezę, że idąc do lekarza od razu dostaniemy zaświadczenie, że jesteśmy zaszczepieni, a nie byliśmy, no. Ale nie, no dobry pan przykład podał. No idąc do lekarza, rzeczywiście trzeba mówić prawdę o swoim zdrowiu, a nie nieprawdę. A tutaj jednak już znamy ten rynek kupowanych zaświadczeń i tak dalej, no. Jeszcze jeżeli będziemy to brali tylko na oświadczenie, no jeżeli, chociaż żeby to oświadczenie było pisemne, powiedzmy spisywane, że ja taki a taki oświadczam, że jestem zaszczepiony i zostawiam to oświadczenie powiedzmy temu restauratorowi, ale on oczywiście nie może tego zbierać, RODO, wszystko, nie ma przepisów, ale no to właśnie od tego jest państwo, żeby na to zezwolić, żeby to w jakiś sposób przeprowadzić. No od tego, żeby takie przepisy wprowadzić jest Sejm, który obraduje i miejmy nadzieję, że rzeczywiście Sejm coś podczas tego posiedzenia, tudzież w najbliższym tygodniu wymyśli. Senator Wojciech Konieczny, dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.